szczególnych chwil, jedynych w całym świecie miejsc. Urody tamtych dziewczyn, tamtych blasków świec. Pamiętasz magię tamtych cisz, gdy po raz pierwszy w murach tych słuchaliśmy piosenek, jakich nie ma już, jakich już nigdzie. Jakich już nigdzie nie ma dziś. Pod baranami też już dzisiaj inny czas. Inną muzykę dziś, kto inny gra? Śmiech war jak zwykle, niby ten, a jednak nie ten sam. Odpływa bar w nieznaną noc, lecz nie ma już anioł w czarnych, porwał je daleki świat. Pod baranami też już dzisiaj inny czas. Turystów tu zalicza swój wieczorny szlak. Nieźle sprzedaje się legenda tamtych lat. Ech, miła, uśmiechnij się i bez ironii wznieś kieliszek. Wznieś kieliszek ze mną swój za cienie tej młodości kiedyś. Trochę się pozmieniała, a jeśli chodzi o te piosenki i o tamte, no niezapomniane rzeczywiście chwile pomyśleć, że to były momenty, w których te piosenki, te wielkie piosenki miały pierwsze swoje wykonania. To były jedne z takich, jakie się właśnie włączały do programu. I to jest dzisiaj historia i legenda tamtych lat. Wsiadajcie, Madonny, Madonny. Dobrych chrześciokonnych, chciokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farbki i trzy końskie maści. Kiedryński Juliusz mówi, słuchaj, a ja mieszkałem na placu na Groblach obok Piotra i tam obok nad Wisą był klub żeglarski. Mówi, słuchaj, tam jest kabaret i śpiewa jakaś taka babka czarna, wyje strasznie, a Zygmuntowi chodziło o to, żeby jakąś taką dziewczynę dostać, która by wyśpiewywała jego piosenki, bo tam była Plewińska, była Kika Lelicińska, Nawratowicz, ale to takie małe głosy. Tam jedynie ja jakiś byłem wtedy taki pierwszy zapiewajmy w tej piwnicy. No i poszliśmy tam, zobaczyliśmy ją, no wspaniała. Później jeszcze z takim Przemkiem Dziejakowskim do Jaszczurów poszliśmy i tam już zaklepaliśmy. I przeprowadziliśmy ją do piwnicy i Zygmunt od razu zaskoczył. No taki właśnie szukałem piosenkarki. No i w ten czas oczywiście polecieliśmy z Piotrem zaraz do Ewy, że pani Ewo, czy pani się zgodzi wystąpić u nas w kabarecie. Oczywiście tu są, w takich wypadkach są zawsze wiele komplikacji towarzyskich, już nie mówię moralnych, ale towarzyskich. Że to tak nagle, teraz piwnica była już znanym kabaretem. Najbardziej znanym już ten kabaret, najlepszy dobrze nie pamiętam jak się nazywał, a piwnica to już była znana i już to się o tym mówiło, już gdzieś występowaliśmy bodajże poza Krakowem. Tam, także jak zaproponowaliśmy to Demarczyk, to ona oczywiście zgodziła się i szybko do nas przyszła. Po czym ci koledzy, później, bo nie znaliśmy ich w ten czas, ale potem poznaliśmy ich z kabaretu, mieli do nas pretensje, że myśmy skaperowali Demarczyk. W tych pustych Jaszczurach, ja to do dziś pamiętam, dreszcz na plecach i wszędzie, gdzie się dała, oniemiałem. I myślę, że to było uczucie, które chyba towarzyszyło każdemu, kto słyszał po raz pierwszy
takie zjawisko, taki głos, taką torpedę po prostu ekspresji. Pyta, migają w krąg Anglezy, siny grzechy, lambrekiny, siodeł i gorejące wzory, brykiki, pistola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. No i cóż, później Ewa zaczęła się rozwijać. Bardzo była w ten czas pazerna na piosenki i wszystko, co jej dawałem, to przyjmowała i śpiewała bardzo chętnie. No i tak to się zaczęło. Nie mogli śpiewać mimo chęci, a więc pokorni na pokręci, na dwóch meli się darwali. Ewa po pierwszym roku zdawała u mnie egzamin i jakoś jej to nie poszło. Zauważyłem, że dziewczyna jest niezwykle wrażliwa, niesłychanie czuła na każde moje słowo, a ja chciałem, żeby ona otrzymała bardzo dobre. Wobec tego powiedziałem, Ewa, przyjdziesz do mnie jeszcze raz. Odpowiedziała, nie wiadomo. I tak to się zaczęło. No potem szybko przeleciało trochę czasu. Ewa była już przemistością znaną. Ja się też znalazłem w szkole teatralnej, potem też w piwnicy. Ja troszeczkę takim poślizgiem szedłem podobnym tropem. No i obserwowałem to z bliska. Fascynujące zjawisko, jakiego nie znałem, nawet powiem, chyba w skali światowej. Jej mobilizacja, jej gotowość, ona to była potwornie zachłanna na muzykę, na piosenki. Ona była niesamowicie żarliwa i to wszystko, co ona robiła, było już potwornie serio, poważnie. Także nawet my tutaj już starzy piwniczanie, jak gdyby podciągaliśmy się pod nią troszeczkę, żeby dorównać już temu jej poziomowi. To nie chodzi o poziom artystyczny, chodzi o mobilizację, że zaczęło się traktować piwnicę jako coś bardzo ważnego. No i Waltz Brillant. Czym dla mnie jest ta piosenka? Koniecznie pisał dla mnie, to była piękna taka inscenizacja. Śpiewam ją na drugim festiwalu w Opolu, takie było krzesło obracający się i ten waltz właśnie śpiewam jak gdyby do barmana, który tam tu im siedział właśnie, był w Brazylii zaś. No gdzieś ktoś mi właśnie mówił, że teraz nagrano płytę poetów i już nawet nieżyjących z taśmą tychże autopoetów. I nagrany właśnie tu mi mówił właśnie ten tekst. Tylko naturalnie śpiewałem w innej poetyce, tak śpiewałem jak kto sobie wymyślił Tuwim, siedząc sobie w barze, gdzieś tam za granicą, marząc o Łodzi, o swojej dziewczynie. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłaś walca, panno, madonna, legendę tych lat? I ktoś powiedział, że to tak brzmi, jak on, że ten mówił w takim rytmie, jak ja napisałem piosenkę. Ja nie słyszałem recytacji Tuwima w ten czas i to nie to, że on się, co jest niemożliwe, bo on już nie żył, kiedy pisałem to, tylko że ja też mu się mówiłem gdzieś tam w wywiadach, że ten tekst jest, że Tuwim jest szajnie, powiedziałbym, w jego wierszach jest bardzo muzyka w większości wierszy, taka, powiedziałbym, czuje się ta muzyka, ona jest tak na wierzchu, ta muzyka jest. I ten wiersz był taki, że nie sposób było inaczej go zrytmizować, tylko tak. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, panno, madonno, legendo tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi spadł. Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w udajeniu kwitnące te dwie
unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w grę. Dwoje nad dwiema, co też są, lecz nie ma, bo rzęsami zakryte i w dół. Jakby tam właśnie nie były. I błękitem piściły jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi mlękujesz, to udajesz siłacza. Siedzę sobie gdzieś tam i jest festiwal w Sopocie, słyszę Ewa, rąbie walca Bryjału. No, piknęło mi troszeczkę, ale z drugiej strony myślę sobie, mam swojego mistrza Wertyńskiego, niech sobie śpiewa. Tym bardziej, że piosenka odniosła taki wielki sukces. Naturalnie Ewa to przerobiła. Zresztą mieli prawdopodobnie wielkie problemy. Później Zygmunt miał problemy właśnie z przerobieniem tego z męskiego na żeńskie. Ale to już ich była sprawa. Jakoś z tego się wykaraskali. Wątłe mięśnie nie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Żal, no miałem żal. Żal i nie żal. Właściwie piwnica polegała na tym, że każdy z nas znał wszystkie i piosenki, i monologi. Także kogoś nie było, to ktoś zastępował go. Także w trakcie, w ramach tej piwnicy, która była zamknięta. No i w każdym razie w tym układzie piwniczym to było wszystko bardzo w porządku. Nam chodziło o to jeszcze wtedy, że każdy sukces nasz poza piwnicą jest sukcesem piwnicy. W dół jakby tam właśnie nie były i błękitem pieścili jedno ten, drugie ten na pół. Pamiętam taką scenę właśnie w Sopocie, gdzie po raz pierwszy śpiewała, to po piosence, gdzie tam wykonała, to padła w objęcia gruzy, Jurka, że ze szczęścia, że udało jej się skończyć i że to wyszło. Także ona była bardzo niezwykle wrażliwa na to, jaka ona jest. Ona pracowała od stóp do głów wszystkimi ścięgnami, całą osobowością. Śpiewała rzeczywiście całą postacią, całą fizjologią, że tak można by powiedzieć, i głosem nieszkolonym. Miała taki, jak to się określa fachowo, biały gatunek głosu, bez specjalnych wibracji, bez specjalnych jakichś tam rezonatorów, jak to w sztuce wokalnej. Po prostu tak, jak to było, tak ona to rzucała w przestrzeń. To ryzykowne. Chyba też trochę zapłaciła za to. Takie maksymalne, powiedziałbym, rzucanie tego wszystkiego z siebie. Co ten twój upór oznacza, żeś poprzedległ mi przegrodą, czyś w mgle potracił kolana, czyś snem pomiażdżył swe nogi, po coś mnie brał na barana, by zgubić drogę w pół. Czemuś chłopemu tkwił na cieniu, w trudem w twych barach się mieszczy, ciekawy nieczysty lęk. Były tutaj te zdjęcia. Nie mogę znaleźć. Może tam, może ja wezmę, przeniosę się, już niewygodnie mi siedzi. No, ale się do swoim ulubionym fotelu. A może tutaj jeszcze. Ta ewieczka jest. Tak. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że od samego początku coś jej się nie układało w życiu. Pomimo radości, Ewa była niesamowicie radosnym człowiekiem, jak ją poznaliśmy. Szalona, miła, kochana. Zresztą pamiętam te wieczory nocne w piwnicy. Czasami ktoś tam zawsze zapraszał, bo nie mieliśmy jeszcze swoich domów. Ja mieszkałem w akademiku, Piotr tak samo. Dużo ludzi, a ona już miała swój piękny dom na Wróblewskiego. I pamiętam, że prawie po każdym kabarecie był taki czas, chodziliśmy do nich do domu
tam słuchało się muzyki i cudowna jej matka, ona gotowała, robiła kolację i tam przysiadywały się. Ten okres no, był najpiękniejszy, te pierwsze 2-3 lata, gdzie Ewa szalała. Była, wydaje mi się, na początku bardzo, pomimo, ona później zhardziała, ale była bardzo nieśmiała. Zawsze po każdym piosence pytała się, no i jak, podobałam się. Kiedy usłyszałem ją na konkursie, kiedy zaśpiewała, nawet nie ten wielki repertuar, ona śpiewała tam Madonny, ale potem na bis podczas finału, przy kompletnym entuzjazmie publiczności zaśpiewała taką pioseneczkę kabaretową, przedwojenną, Pokochaj mnie, z poczuciem zapewne krzywdy, ponieważ dostała tylko drugą nagrodę. I to było niezrozumiałe, ale myślę, że ani ten sposób śpiewania, ani te kompozycje nie mieściły się w konwenansach, pewnej konwencji, to ówczesni jurorzy i tak zwani fachowcy nie umieli tego zaszufladkować, do jakiego rodzaju muzyki to należy, czym to jest. Aby wszystkie tam razem polapać, pęki powiązać i wapnę pochlapać i wpuścić do nieba, czy trzeba, nie trzeba. Coś kompletnie metafizycznego prawie. Wstrząsającego, fascynującego. To nagranie na szczęście zachowało się i jest w archiwum w Radio Krakowskim. Być może są tam pewne nieprecyzyjności, ale ona się z furią rzuciła w taki jakiś naprawdę żar nieprawdopodobny i to się czuje po latach. Robi to na mnie do dziś wielkie wrażenie. I potemskie koncerty były fascynacją, obserwowanie jej w piwnicy, nawet to były dziwne relacje, właściwie takie trochę przyjacielskie, trochę swarliwe, trochę niechętne. Nie było to normalne po prostu. Ewo jakby trudno było uzyskać stopień takiej oczywistości, normalności, albo to były albo wzloty, albo walka, nienawiści, krzyki, wrzaski. Lecz choć on czarny, toć anioł pański. Czarne anioły Wieściu Dymny napisał dla niej, właśnie dla Wiesienia Nowotatowicz. Czarne anioły były piosenką taką typowo literacką, a z drugiej strony trudną wokalnie. No i napisałem rzeczywiście dla niej, bo tym bardziej, że ona w nas była żoną autora, czyli żoną Wiesia Dymnego. I ona ją jakoś odpuściła. Właściwie to była dla niej piosenka, a nie dla niej, bo to już jak skoro tak opóźnia wykonanie, nie chce. No ja czułem, że nie poradzi sobie ona z tą piosenką. Ona też czuła, że sobie nie poradzi i stąd to było opóźnianie. No ale znów prawo własności dla niej piosenka. No i tutaj wkracza Ewa Demarczyk. No i sytuacja się zmienia. Jest próba. Ewa go namówiła, żeby zrobić z nią próbę. No, Demarczyk oczywiście chwyciła, no i znakomicie od razu to poszło dalej. No i, ale zanim było pierwsze wykonanie, próbowałem to w piwnicy i nie wiedziałem, że Basia Nawratowicz przyjechała, bo ona bodajże w Kielcach czy gdzieś była w teatrze i tylko tak do Krakowa dojeżdżała. No i zauważyłem, że ona właśnie przyjechała do Krakowa i właśnie weszła do piwnicy. A ja próbowałem z Demarczyka tą piosenkę. No i ktoś chyba spojrzał na mnie, bo nikt nie powiedział, nie przerwał, tylko że ktoś, kto był obok, stał, jakby tak nerwowo spojrzał na mnie i tam do tyłu za mną. Czuję, jak mi opowiadał później, czuję za plecami coś twardego. Patrzę się, a tam Basia Nawratowicz z krzesłem czy na nie. Oglądam się, a Basia tuż koło mnie i właśnie w tym momencie chciała wiekiem pianina uderzyć się. Zamknąć pianino. No, gdybym nie zauważył, to uderzyłabym moje ręce, które były na pianinie, na klawiaturze. Już 10 lat trwa ta podziemna robota. Jubileuszowy program krakowskiej piwnicy pod Baranami. Na czele zespołu jego założyciel, brodaty Piotr Skrzynecki.
pan Kokatyks to był taki dyrektor Olimpii, a Olimpia w ten czas to była sala kabaret, estradowa, gdzie występowali najsłynniejsi piosenkarze świata, między innymi Edith Piaf, Aznavour i tak dalej, i tam między innymi też Beatlesi wystąpili w tym czasie, początkujący zespół, ale już sławny. I mówiło się tak, że kto wystąpi na deskach Olimpii, no to już osiągnął szczyt świata. Przyjechał Kokatyks do Warszawy i poprosił dyrektora Jakubowskiego, żeby zebrał mu wszystkie piosenkarki, jakie są, bo chce po śmierci Piaf, żeby kogoś właśnie za żelaznej kurtyny zaprosić. No i była między innymi Eweczka, którą widział na festiwalu w Opolu, a później w Sopocie. No, w ten czas to był szczyt szczęścia, szczyt, powiedziałbym, marzeń każdego artysty. No i rzeczywiście padło na Ewę i Ewa dostała koncert. I po paru tygodniach czy miesiącach pojechała na pierwszy piękny swój kontrakt do Olimpii Paryskiej właśnie z Zygmuntem Koniecznym. To było tak, myśmy przyjechali tam poznać jego, poznać Paryż, tam jakąś taki małą próbkę zrobić, ale ponieważ on wpadł potem na pomysł, żeby iść na koncert, no to oczywiście musiała być wykonana piosenka Czarne Anioły, bo to były pejzaż Czarne Anioły, Madonny, to były te trzy podstawowe piosenki Ewy. No i musimy, no muszą być, jak anioły, to muszą być te dzwony. A co on mówi, że nam załatwi bez problemu dzwony te różowe, te symfoniczne dzwony. Na co mówimy, że to nie o takie chodzi, muszą być te. I gdzie znaleźć? Jaki złom? Więc zaczęliśmy szukać złomu gdzieś w Paryżu. Coś tam były jakieś problemy, ale ponieważ on powiedział, że on jedzie do Warszawy, bo jechał do Warszawy z czymś tam innym, jakąś tam załatwianie spraw, a myśmy ostatni koncert mieli właśnie w Warszawie i te rury, te powiedzmy dzwony, no ten złom został w Warszawie w radiu, tam mieliśmy koncert. I powiedzieliśmy mu to, że jest tam ten złom w Warszawie. Mówiliśmy nawet dzwony, nawet nie złom, dzwony, tak myśmy określali. Załatwienie tego złomu tam w radiu nie było problemu, ale zaczął się ogromny problem na granicy. Bo w ten czas, jak wiadomo, był komunizm i zimna wojna, w związku z tym nie było tak łatwo przewieźć jakieś podejrzane rury. Więc pan Kokatyks, znany jakiś tam biznesmen z Paryża, to nie znaczyło nic. Ważne to, że nagle człowiek tak elegancki, wytworny, przewozi jakiś ileś tam rur, to były takie stare, zerdzewiałe rury. No musi być tam złoto chyba, no bo co? I zaczęli mu te rury przecinać na tyle w Warszawie. No i także w końcu jakoś tam poprzecinali część, w końcu uwierzyli i on przywiózł do Paryża częściowo poprzecinane rury. Także one gorzej brzmiały niż to poprzecinane były, no ale tam, no i to było niesamowite. On bardzo na to grymasił i klął i mówił, że tyle problemów to nigdy w życiu nie miał jak z tymi rurami. Masz takie oczy zielone. Pierwszy mąż mojej żony kochał bardzo moją żonę, znaczy swoją żonę pierwszą, moją. Napisał dla niej właśnie piosenkę Juliusz Kacper. Takie masz oczy zielone. No i Zygmunt w czasie jednego posiedzenia napisał piosenkę i tę piosenkę również śpiewałem właśnie w Opolu na festiwalu. Bardzo się podobała właśnie w Opolu. Czerwone jak pożar zórze zaczarowanych ran i zaczarowanych róż. Ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I złóż naręcze przyszedł raz prosić o jedno. Później była piosenka z Garbusem. Piosenka napisana była dla Oli Kurcza, ale też Ola Kurcza, piękna, cudowna dziewczyna, ale z warunkami głosowymi nie takimi, więc znowu Ewa już później, jak zaczęła, stała się już taką diwą, gwiazdą piwnicy i właściwie nie liczyła się już z niczym. Wciąż powtarzasz,
ukrycie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Ewę Demarczyk po raz pierwszy spotkałem, dokładnie pamiętam, jak to było. Piwnica pod Baranami była na swoim jakimś zesłaniu, jednym z wielu. Występowali na ulicy Krupniczej w Związku Literatów. I tam przyszedłem i przy fortepianie stała taka nieduża, czarna dziewczynka, która śpiewała niewiarygodnym głosem Madonny. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczekonny, szczekonny. Oni wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak dokonny. Ruszył z kopyta, migają krągę glezy, siedem krzywi latek, kiedy siodel i gorejące wzory bryki, kiedy stora łukowe, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. Jak usłyszałem tę Madonnę, słyszałem Ewę, to pomyślałem sobie, że oho, to jest chyba jakiś palec Boży, tym się trzeba zająć, nie wolno mi już stąd wyjść tak bez niczego. I podpisałem z Ewą kontrakt, taki pierwszy kontrakt, chyba jak na owe czasy, to też była zupełnie nowa rzecz. Kontrakt między artystą i impresariem. Poświęciłem Ewie 4 lata swojego życia. Nie udało się jej znaleźć kogoś, kto ją poprowadzi jest fachowo w świat. Wydaje mi się, że ona powinna jakoś albo ściągnąć, albo no wejść w układ z kimś, albo z Niemiec, albo z Ameryki, ponieważ ci nasi impresariowie z Pagartu to nędza, to tylko przyjechali tylko jak okraść artystę. Nie wiem, jak to jest do dzisiaj. W każdym razie nic jej się nie udawało. A z drugiej strony miała piękne recenzje. Kisielewski, Sandauer, pisali oni, że ona musi tylko śpiewać po polsku, że ona jest polską artystką. No i ona jakoś może to uwierzyła tym panom i stąd właśnie tak długo trzymała się, nie wyszła na świat i stąd mi się wydaje jej takie jakieś opóźnienie, bo ona powinna w międzyczasie, jak byłaby w Paryżu, od razu tam zostać, nawiązać kontakt i już ruszyć. A tutaj przyjechała do Polski i siadła. Siadła, to znaczy miała koncerty, natomiast nie poniosło. Jej temperament tutaj się burzył. I stąd jej jakieś frustracje. To wtedy zacząłem robić taki trik, że mówiłem do każdego kontraktu, jak jedziemy do Niemiec, musisz mieć dwie nowe piosenki niemieckie. I doprowadziłem do tego, że jej repertuar zaczął być różnojęzyczny. W Niemczech śpiewała po niemiecku, na Kubie śpiewała po hiszpańsku, w Rosji śpiewała po rosyjsku. Ma fantastyczne ucho i to naprawdę był niemiecki, to naprawdę był hiszpański, to nie były jakieś wypociny podobne do tego języka. Crecio, sin que yo la viera, crecio, sola. To wynikało prawdopodobnie z konieczności, że trzeba było zaśpiewać coś u Niemców po niemiecku, w Ameryce Południowej po hiszpańsku. Ja to wspomniałem jako drugiej kategorii repertuar. Zdajcie sobie sprawę, że śpiewając Czarne Anioły czy Madonny po polsku, no nie rozumieli tego Francuzi i może nawet byli zniechęceni, co ta dziewczyna wrzeszczy i co ona tam krzyczy.
I to było jednym też podejrzewam z powodów jej pogorszenia się kontaktu z piwnicą, ponieważ jakby oczekiwała, że my będziemy tym zachwyceni. Tymczasem ani Piotr, ani cała tajna rada piwniczna, ani piwnicy nie byliśmy przekonani, że to są rzeczy, które Ewa powinna śpiewać, to są rzeczy najlepsze i jej. I były tutaj jakby takie pewne niesnaski, bo oczekiwała, że my się tym zachwycimy, a nie znalazła tego. Nasz eksperyment z Ewą zaczął przynosić owoce bardzo szybko, dlatego że pracując w Pagarcie, ja zacząłem ją niezwykle pchać w stronę kariery może troszeczkę przesuniętej na zachód bardziej niż Wisła. Pracowałem wtedy głównie dla Niemców i w Niemczech właśnie w Kolonii Ewa miała najwięcej swoich koncertów, najwięcej nagrała piosenek. Ja myślę, że Westdeutsche Rundfunk jest jedynym miejscem na świecie, gdzie jest taśmoteka Ewy, chyba 60 parę piosenek. Chyba wszystko, co kiedykolwiek śpiewała, to właśnie Westdeutsche Rundfunk ma. Schloss Moritzburg, Ewa de Marczyk, ein Gast aus Krakow und ihr poetisches Lied. Deine Augen sind wie der Wind verzauberter Landschaft. Masz takie oczy zielone. Wtedy, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt. To był 76 rok, przepraszam, 66 rok. Ja miałem 16 lat wtedy. Dla chłopca 16-letniego wyjazd wtedy do Niemiec, do NRF-u, do Belgii, do Szwajcarii, do Francji to było olbrzymie wydarzenie, bo wtedy dostać tak paszport to nie było tak sobie ad hoc. Poza tym nobilitowała mnie ta obecność w piwnicy i praca tam, granie bardzo w środowisku naszym, szkolnym. Jeździliśmy po całym świecie z Ewą. Akompaniując Ewie de Marczyk, ja się nauczyłem reagować jak pies na każdy ruch swojego pana. To znaczy, to jest chyba dobre porównanie, dlatego że każdy oddech, każde drgnienie powieki w napięciu nerwowym, jakie artystka przed mikrofonem no jest w stanie, że tak powiem, krańcowego skupienia, ja to się jakby na mnie akompaniatora przenosiło i to mnie zostało na całe życie. Ja pamiętam koncert w Nancy we Francji przy okazji festiwalu teatrów, kiedy Zygmunt Konieczny dopisał do Deszczów deszcze, taki wstęp dość długi. Sprawa polega w Deszczach na tym, że wszyscy grają unisono, od piana przez forte do pianissimo. Unisono bardzo dużą ilość nut i to nie jest podparte żadnym harmonicznym podkładem, w związku z czym są różne metody były tego uczenia się, 116 razy E, 117 F, tam, tim, 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 tim. To trwało, no nie wiem, czy 6 minut, dość długo i już problem był nauczenia się tej pieśni. No w końcu po iluś tam próbach Ewa oczywiście do upadłego potrafiła próbować całymi nocami. Zresztą bardzo przyjemnie, paliło się papierosy i piło się, prawda, winko oraz wódeczkę i te próby trwały i trwały i trwały. Tylko tak można było pracować. Aż w końcu my się nauczyli po tekście, że tak powiem, po tekście grać te deszcze. Natomiast Zygmunt dopisał długi wstęp. Dość długi wstęp polegał na tym, że 7 ubranych facetów, czy tam 9 nas było na scenie, we fraki. W pewnym momencie ktoś wstał, przechodził, perkusista, podszedł do fortepianu, puknął. Po czymś wracał, wiążeista przechodził na drugą stronę, 3 razy uderzał w statyw jakiś, ja tam przechodziłem w trąbkę po tym. I tak, żeby się orientowali po jakimś czasie, kiedy należy te deszcze zacząć. Sala, masa młodzieży, to było wtedy, kiedy De Gaulle przegrał referendum, jest rozwrzeszczana młodzież, studencka, petardy i tak dalej, no rozwydrzenie troszkę na sali w tym teatrze, byliśmy lekko przerażeni, co to jest. Nogi na krzesła, jak to oni. Wychodzi Ewa, my tych 7 facetów ubranych w tym gramy wstęp do deszczy. Czy do deszczów? Do deszczy. A ty u okien jeszcze
mrocznej, głuchej twarzy. Może to deszczem, może łzami. I w tym takim bałaganie, który był napisany, zdarzył się nieprzewidziany wypadek, gdyż spadła pałka prawdopodobnie Januszowi Stefańskiemu, perkusiście, i był dodatkowy stuk, w związku z czym wszystko się pomyliło. Ten, który wiedział, że po trzech ma uderzyć, nagle było czwarty, że nie wiem. Skończył na tym, że zaczęliśmy chodzić jak te ćmy w tych smokingach i tłuc się po tej scenie, nie mogąc zacząć tego. Patrzyłem na Ewę Kontemoka, my rozbawieni. Ta rozwrzeszczana gawieć na Francuzów, na widowni, którzy przyszli z jakiejś Polski zobaczyć artystkę. I zaczęły się lekki szmerek, to lekki, nawet duży szmerek, gwizdy i tak dalej. My łazimy, tłuczymy się, bo tym nie można tego zacząć. No, Ewa stoi jak zamurowana. Wytrzymała, to trwało. Wiecie Państwo, no jak to się mówi, 5 sekund na scenie to jest 5 minut w ogóle. A to trwało i trwało, myśmy nie mogli zacząć. W końcu Zygmunt desperacko, ja pamiętam, zaczął grać te deszcze. I po tym dodatkowym, parominutowym wstępie, bardzo nieprzewidzianym, zagrali mi to. W trakcie było słychać wręcz, widać jak publiczność jest wbijana w krzesła, bo ten harmider, który był na początku, zrobił takie wrażenie, ten dodatkowy bałagan, zupełnie przypadkowy, zrobił razem z tą pieśnią całą, zrobił takie wrażenie, to było chyba najdłuższe wykonanie tej pieśni, myślę, w karierze Ewy Demarczyk. No i później, skończyliśmy grać, do tego pianissima się doszło. To była, nie wiem, chyba 3 sekundy ciszy, ciszy kompletnej. Tylko było słychać z ulic, gdzie wybuchły petard tam. I po tych wybuch, no spontanicznych rzeczywiście, wraz z zerwaniem się z siedzeń. Ale chciałem powiedzieć o tym, ile to wymagało nerwów i trzymania na uwięzi przez Ewę, która stała. Ja obserwowałem ją no naprawdę już w paru miejscach kuli ziemskiej, przed publicznością obcojęzyczną, bardzo różną publicznością, tak jak powiedziałem, Nowosybirsk, prawda, Hawana, to Sergio Leone, to jest przepaść, prawda, pomiędzy tą publicznością a tamtą. I Ewa ma w sobie jakąś tajemnicę, tak? Tak długo, jak tą salę trzyma w napięciu, tak ta sala w napięciu jej trwa. Dopiero jak ich puści, to wybuchają brawa. U Ewy to się w jakiś nadprzyrodzony sposób właściwie udawało, to znaczy publiczność akceptowała, ale tak nie do końca. To zawsze było nie do końca. Ja uważam, że gdzieś zatrzymała się w pewnym momencie. I rozwój zresztą przebiegał bardzo ciekawie. Pierwszy raz, jak zaśpiewała Pejzaż Koniecznego, to ta piosenka trwała 5 minut. I tam sekundy jakieś. I rozwój Ewy artystyczny był wprost proporcjonalny do długości pejzażu. I ostatnie wykonania już były 11 minut z czymś. Ona zdwoiła długość piosenki, nie dodając ani jednej zwrotki. To było niesłychane, prawda? To była czysta wokaliza. To było fantastyczne zupełnie.
przy czym jej maniera taka, którą też sobie wymyśliła, ta maniera się sprawdziła, prawda? Gra okiem, nieruchomym okiem. To jest twarz, która jest właściwie nieomalże maską, prawda? Ale przez nieruchomość tego oka, ekspresja, która z tej twarzy wprost emanuje, jest niewiarygodna. Ponieważ jest i także można je zepsuć, nie mając jak gdyby nowego materiału, nowego tworzywa do szukania, do spierania się, do dochodzenia do czegoś, można pewne rzeczy po prostu przeformalizować niepotrzebnie je wzbogacić, kiedy w wersji oszczędniejszej byłyby o wiele bardziej wyraziste, jak moim zdaniem przygoda z piosenką pod tytułem Taki pejzaż. Kilka rzeczy udało się zrealizować w tej dwójce, a myślę o Ewie i Zygmuncie, o których myślę, że są doskonałe. To znaczy, co mam na uwadze, że każda zmiana, każda interwencja mogłaby tylko zepsuć, nie polepszyć. Uważam za takie doskonałe kreacje i Zygmunta, i Ewy, i razem. Uważam pocałunki Jasnorzewskiej, wiersze wojenne Baczyńskiego. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu braniem, a szukarze jądro mleczne, ptasi świst, jedowymi mistych oczu. Szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jedno o tym nie czas skaleni, zakryj wrogu płaszczem rzeki. We trzej włosów pył bitewny, tych na dnie był czarny pył. Ale w każdym razie wyjechała szczęśliwie stamtąd i to był zajście ostatni, jak gdyby, koncert z Koniecznym. Coś tam się stało, coś tam strzeliło i Konieczny już przestał dla Ewy Dymarczyk pisać. I wtedy właśnie nastała era Zaryckiej. Ona czuła podobnie jak ja w ten czas, kiedy wykonywała to. I ja sobie tak wyobraziłem, że to jest jakby, tak trzeba to wykonywać. No, a że ona jakby realizowała to z wielkim talentem, no to już jest... Tak, no oczywiście, gdyby nie, ale to o każdym razie można by tak powiedzieć, gdybym nie miał nauczyciela takiego, to bym tak może nie, albo nauczycielkę, albo gdybym tu nie urodził, tylko gdzie indziej. To oczywiście, ja wiem, ale oczywiście ma pan rację, że to jest, że trafiłem na znakomitą wykonawczynię, to jest ewidentne. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze zmieszkał złotym ta sama cisza trwa wrześniowa w tym białym domu, w tym pokoju
gdzie cudze meble postawiono. Musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze z mieszkam złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy, do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie. A przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa, więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, Ducholde Kunz. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Ducholde Kunz. Więc tak, bez słowa. Zielone winogrona.